Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Ostatnio, za sprawą pewnego rosyjskiego psychopaty, dużo częściej mówi się o potencjalnym użyciu broni jądrowej. Warto więc lepiej zdać sobie sprawę z tego, o jak potwornej perspektywie mówimy, na przykładach jedynych do tej pory użyć tej broni w boju. Tak jest, dziś opowiemy Wam o atakach na Hiroshime i Nagasaki w 1945 roku. Czemu Amerykanie zdecydowali się na użycie tej potwornej broni? Czy piloci dokładnie wiedzieli, co będą zrzucać? Czemu mieszkańcy Hiroshimy totalnie nie spodziewali się ataku? Co się działo z tymi, na których te bomby spadły? No i czy broń jądrowa jest dobra dla rolnictwa? Czas na nowy odcinek Historii Bez Cenzury. Naturalnie Amerykanie nie wymyślili bomby atomowej w tydzień. Prace nad bronią jądrową trwały w ramach projektu Manhattan już od 1942 roku, no ale nie miejmy złudzeń, były realne obawy, że Niemcy stworzą swoją broń tego typu. Sowieci też głupi nie byli i węszyli wokół tematu. Mało tego, również Japończycy mieli swój program atomowy, albo inaczej, japońskie wojsko bardzo chciało mieć program atomowy z prawdziwego zdarzenia. Do tego sobie jeszcze dzisiaj wrócimy. Tak czy inaczej, prace Amerykanów okazały się najbardziej bardziej zaawansowane i latem 1945 roku technologia była już gotowa do użycia, tylko po co niby to robić, jak latem 45 to już było po II wojnie światowej? Prawda? Nie. To znaczy w Europie jak najbardziej, ale na Pacyfiku dalej trwała wojna z Japonią, która mimo no, beznadziejnej pozycji broniła się jak wściekła, desperacka obrona swoich pozycji na wyspach. Ataki samobójcze. Te ostatnie to akurat za dużo szkód nie robiły, ale efekt psychologiczny był potężny. Amerykanie wiedzieli, że opanowanie Japonii w taki konwencjonalny sposób oczywiście jest możliwe, ale nie dość, że potrwa, to jeszcze będzie kosztowało życie, w najlepszym wypadku, dziesiątki tysięcy żołnierzy. Postanowiono więc wykorzystać najnowszą broń, do której zrzucania zaczęto szkolić pilotów jeszcze zanim naukowcy skończyli nad nią pracę. Na przełomie 1944 i 45. roku poinformowano pola Tibetsa doświadczonego w walkach nad Europą pułkownika lotnictwa, że właśnie został szefem 509. zgrupowania bombowców. Dostanie najlepszych pilotów, najlepszy sprzęt, czyli wtedy kultowe Superfortece B-29 i w ogóle wszystko czego potrzebuje, żeby niebawem jego ekipa była w gotowości. Gotowości bojowej, przygotowana do. No właśnie, powiedzieli mu do czego? Tak, Tibetowi powiedziano o projekcie Manhattan, przy czym nie mógł się tą wiedzą podzielić z nikim innym w swojej nowej ekipie. Zaczęły się treningi, kompletnie odizolowani piloci ćwiczyli trafianie do wielkich tarcz z wysokości 9 km. Prawdziwymi bombami, no nie betonowymi atrapami pomalowanymi na pomarańczowo, stąd ich robocze nazwę dynie. Do znudzenia ćwiczono też ostry skręt o 155 stopni zaraz po zrzuceniu ładunku i rura, ile tylko silniki dały. To jednak nie wszystko, bo ćwiczono też na przykład powroty na oparach paliwa, ale z oczywistych względów dla dowództwa najważniejsze było bezpieczne dostarczenie ładunku nad cel, zrzucenie go, a co się stanie potem, to już nie aż tak istotne. Kolejny etap ćwiczeń odbywał się już w Japonii, jednak ci piloci nie latali np. Na nad Tokio albo inne miasta regularnie bombardowane przez Amerykanów. Oni brali udział w misjach łatwych, a biorąc pod uwagę ich doświadczenie i umiejętności, no to wręcz banalnych, bo latali nad kilka miast, których zabroniło intensywnie bombardować amerykańskie dowództwo. To miały być sporadyczne, pojedyncze naloty, i to też takie, które narobią naprawdę niewielkich szkód. Czemu, żeby przyzwyczajać lokalną obronę przeciwlotniczą do tych sporadycznych wizyt bombowców B-29, bo skoro zdarzają się rzadko i robią niewielkie szkody, to nie opłaca się podrywać na nie myśliwców ani nawet czasem wszczynać alarmu. Jednym z takich miast była Hiroshima, która miała stać się pierwszym w historii celem ataku jądrowego, a miało się to dokonać za sprawą bomby Little Boy, którą do kupy złożono w amerykańskiej bazie operacyjnej 31 lipca. Z uwagi na złą pogodę akcję przewidziano dopiero za kilka dni, natomiast w międzyczasie ustalano szczegóły. Celowniczy Tibetsa na cel zaproponował jeden z mostów w Hiroshimie, bo nie dość, że był względnie w centrum, to jeszcze miał na tyle charakterystyczny, Kształt, że łatwo go będzie zlokalizować no i tam wycelować. Dlatego, że most miał jakby kształt takiej litery T. Poza tym ustalono, że w akcji weźmie udział aż siedem bombowców. Jeden z głównym ładunkiem pilotowany przez samego Tibetsa, dwa z aparaturą pomiarową i taką, która miała uwiecznić całą akcję i jeden rezerwowy, gdyby coś się stało głównemu bombowcowi. A co z pozostałymi trzema? spyta ktoś, kto umie liczyć do siedmiu. To były samoloty. W sumie zwiadowcze miały zbadać warunki nad Hiroshimą i celami zapasowymi Kokurą i Nagasaki. Dobrze rozumiecie, gdyby w dniu zrzutu nagle okazało się, że nad Hiroshimą panują złe warunki albo po prostu z jakiegoś innego powodu nie da się tam zrzucić bomby, no to w wyniku największego pecha w dziejach oberwałaby atomówką społeczność Kokury albo Nagasaki, chociaż z tymi ostatnimi to wiecie jak było. A jak nie wiecie, to nie uprzedzajmy wypadków. Czy pozostała część ekipy wreszcie dowiedziała się, co będzie zrzucane? Absolutnie nie. Na odprawie 4 sierpnia nie padały takie słowa jak atomowy, nuklearny, za to dobrodusznie gość z działu uzbrojenia projektu Manhattan odradził pilotom zbliżanie się do gigantycznego grzyba, który powstanie po potwornym wybuchu. Dowódca też niczego nie stwierdził wprost, ale pod koniec odprawy powiedział żołnierzom, że to co zrzucą skróci wojnę o przynajmniej pół roku. A miało się to dokonać 6 sierpnia rano. Chyba że załoga nie przeżyje lotu. Bo generalnie z B-29 był taki problem, że to były bardzo dobre konstrukcje, tak długo jak nie rozbiły się niedługo po starcie dokładnie z tej bazy, z której startować miała atomowa ekipa. Serio, całkiem sporo Superfortec właśnie tam kończyło swoją karierę. Swoją drogą, przed akcją Tibet postanowił ochrzcić swój samolot nazwał go Enola Gay. Czyżby był homoseksualistą? Nie, to były imiona jego matki. Wracając jednak do potencjalnych zagrożeń w czasie akcji. No to, wiecie, na pokładzie miała być bomba atomowa. Najlepiej byłoby uzbroić ją jeszcze na Ziemi, no ale w związku z tymi wszystkimi potencjalnymi wstrząsami i generalnie ryzykiem sporej katastrofy, no to uznano, że. Jednak nie Amerykanie mają tutaj być przecież ofiarami, i zdecydowano się na uzbrojenie bomby już w powietrzu, niedługo po starcie. Gość, który był za to odpowiedzialny, trenował do ostatniej chwili uzbrojenie bomby, aż miał dłonie zakrwawione, no ale nie ma się chłopu co dziwić. Przez tych kilka chwil los całej akcji, ekipy, bazy, najbliższej okolicy miał być dosłownie w jego rękach. Piloci, mimo że przecież nie wiedzieli dokładnie w czym biorą udział, czuli ogromną presję. Praktycznie żaden z nich nie zmrużył oka przed akcją. W końcu o północy wezwano ich na ostatnią odprawę. Później była modlitwa o szybkie zakończenie wojny i posiłek. W sensie nie modlitwa o posiłek, tylko że zjedli. Konkretnie kiełbaski, jajka i ananasa. A o 2.45 Enola Gay wystartowała, ale ledwo. Przez dodatkowe paliwo i potwornie ciężką bombę na pokładzie mało brakło, a skończyłby się pas startowy w ostatniej chwili. Niemal udało się oderwać od ziemi. A po pewnym czasie Tibets dostał informację od jednego z samolotów zwiadowczych, że niebo nad Hiroshimą jest czyste. I faktycznie było, nie tylko jeśli chodzi o chmury, ale również o japońską obronę. Przyzwyczajanie przeciwnika dało efekt. Ten ostatni odcinek, główny bombowiec, przeleciał zresztą sporo wysunięty przed te samoloty pomiarowe, żeby jeszcze w ostatniej chwili nie wzbudzić podejrzeń. Enoli Gay, będącej już na wysokości zrzutu, nic nie przeszkadzało. W końcu o 8:15 celowniczy krzyknął: Mam go! Chodziło oczywiście o ten charakterystyczny most, w który celowano. Bombę wypuszczono i zaczął się manewr spierniczania w te pędy. Tymczasem Little Boy odwrócił się czubkiem do dołu i leciał. Leciał! Leciał! Leciał. Kurde, nie wypał, zdążył pomyśleć nawet Tibet, i wtedy po 43 sekundach spadania bomba wybuchła. To zresztą nie była żadna awaria, tylko tak miało być. Eksplozja miała nastąpić około 600 metrów nad celem, żeby siła rażenia była jak najbardziej zabójcza. I faktycznie była. Piloci zobaczyli ogromną kulę ognia, a potem poczuli dwie fale uderzeniowe, ale to jest i tak nic przy tym, co wtedy działo się w samej Hiroshimie. Jednak zanim sobie przejdziemy do opisywania tego, co dzieje się z człowiekiem w czasie eksplozji jądrowej w najbliższej okolicy, to wypadałoby wyjaśnić, czemu U licha akurat Hiroshima oberwała. To było ważne strategicznie miasto, kwatera główna aż dwóch armii, punkt tranzytowy dla ludzi i sprzętu, i w dodatku jeszcze był tam jeden z największych magazynów amunicji w kraju, więc tym bardziej w pale się po prostu nie mieści. Jak przecież nie głupi Japończycy dali się przyzwyczaić do pozornego braku zagrożenia. Poza stacjonującymi tam żołnierzami w liczbie około 40 tysięcy byli również oczywiście cywile, i to nie mało, łącznie jakieś ćwierć miliona ludzi. Dla nich wszystkich to był normalny poranek w spokojnym mieście, które według plotek miało być oszczędzone przez Amerykanów, bo zależnie od wersji byli tam jeńcy albo ciotka prezydenta. Dobra, faktycznie raz na jakiś czas profilaktycznie ogłaszano tam alarmy bombowe. Na przykład 6 sierpnia 1945 roku o 7.10, jak przeleciał samolot zwiadowczy, ale kiedy nic się potem przez jakiś czas nie działo, to władze kazały alarm anulować. Trochę ponad godzinę później niebo eksplodowało. Najpierw był gigantyczny błysk, a potem ogromny żar, który sprawił, że wszelka żywa materia w promieniu mniej więcej kilometra od eksplozji po prostu wyparowała. Po ludziach, zwierzętach, roślinach nie został nawet ślad. A później ruszyła potworna fala uderzeniowa, która zmiotła większość budynków w promieniu o jakichś 3 km od eksplozji. To co zostało, zajęło się ogniem, ponieważ fala niosła ogromne pożary. A z ludzi, którzy znaleźli się jakieś 4 km od eksplozji, zerwała ubrania albo skórę, zależnie jak blisko byli. Do tego oczywiście doszło jeszcze śmiercionośne promieniowanie, którego jeszcze w tym momencie mieszkańcy Hiroszimy nie odczuli, ale i tak mieli wrażenie, że znaleźli się w samym centrum apokalipsy. Tym bardziej, że na szczycie tej potwornie wielkiej chmury dymu i kurzu zaczęła się kondensacja, w wyniku której na miasto zaczął padać czarny deszcz, który nie tylko strasznie wyglądał, ale też po prostu podlewał okolice kolejnymi porcjami promieniowania. Przeżycie bez osłony w formie jakiegoś nasypu czy ściany w promieniu paru kilometrów graniczyło praktycznie z cudem. O sile eksplozji niech świadczy choćby relacja o grupie chłopów pracujących na polu Dnieopodal, których poranić miały źdźbła trawy. Wracając jednak do tego, co się działo w samym mieście, to po kilku minutach głuchej ciszy na ulicę zaczęli wychodzić ludzie, chociaż na ludzi nie wyglądali. Popalona do czarności skóra, spalone włosy, wszędzie krew, mało na kim zostało ubranie. Ludzie włóczyli się tak po ulicach w potwornej niemocy, odkrywając kolejne straszne rzeczy po wybuchu. Jeden z żołnierzy relacjonował na przykład, że zauważył kilku swoich towarzyszy stojących na zewnątrz, ale jak podszedł do jednego z nich i go dotknął, to ten się zwyczajnie rozpadł w proch po otrząśnięciu się z pierwszego szoku ludzie zaczęli szukać pomocy w szpitalach ale był z tym spory problem bo z 45 tylko 3 były w stanie funkcjonować i to też wyłącznie jako placówki bo z kadrą było dużo gorzej w wyniku wybuchu zginęło lub zostało rannych 90% lekarzy i pielęgniarek to jednak nie wszystko, bo ogromna część tych, którzy przeżyli wybuch, po paru dniach zaczęła umierać bez wyraźnego powodu. Dzisiaj wiemy, że to była choroba popromienna w najostrzejszej formie. Jeszcze tygodniami po eksplozji po mieście walały się trupy i nie ma się co dziwić, bo było ich naprawdę mnóstwo. Dziesiątki tysięcy. Szacuje się, że od wybuchu tylko tej jednej bomby o mocy 16 kg trotylu zginąć miało od 70 do 90 tysięcy ludzi. Rzecz straszna. Natomiast był pewien efekt uboczny tego tak dziwny, że aż głupio o nim nie wspomnieć. Otóż ci, którzy wrócili w okolice pracować na roli, bardzo szybko zorientowali się, że po wybuchu plony są znacznie większe niż w innych wsiach oddalonych mocniej od miasta. Mało tego, w samym mieście, w którym nigdy nie rosły pomidory, zaczęły się one nagle pojawiać i to w naprawdę imponujących ilościach. Naukowcy nie za bardzo byli w stanie to racjonalnie wytłumaczyć. Pozostaje nam jedynie prosić pokornie lobby hodowców pomidorów, żeby ci jednak nie dążyli do globalnej konfrontacji nuklearnej celem zwiększenia upraw. No miejcie serce. Dobra, tośmy się pośmiali, wracamy do ponurej rzeczywistości, która dopadła władze Japonii. Jak tylko dotarła do nich informacja, że Hiroshima praktycznie zmiotło z planszy w wyniku wybuchu tylko jednej bomby, to wiele osób zorientowało się, o jaką broń może tutaj chodzić i bardzo zaczęto żałować, że nie wspierano odpowiednio mocno japońskiego programu atomowego. Kto wie, jak historia by się potoczyła, gdyby finansowano ten program mocniej. Jednak to nie były jedyne przykre informacje, jakie miały dotrzeć do japońskich władz w najbliższych dniach. Wyjątkowo ponura niespodzianka dotarła ze Związku Radzieckiego. Tak, tak, jakby kiedykolwiek stamtąd przyszła jakaś wesoła. W każdym razie Związek Radziecki poinformował, że 9 sierpnia ZSRR znajdzie się w stanie wojny z Japonią. To było wypełnienie obietnicy, jaką Stalin złożył jakiś czas wcześniej Churchillowi i Rooseveltowi. Mało tego, Stalin, który czasem miał słabość do czarnego humoru, specjalnie nie zaznaczył o jaką strefę czasową mu chodzi, i efekt tego był taki, że armia Czerwona wbiła na tereny zależne od Japonii już 8 sierpnia. Po osiemnastej. Japońska armia w tamtym regionie zaczęła uciekać w panice albo się poddawać. A jakby tego było mało, to Amerykanie nie dość, że wznowili klasyczne naloty, to jeszcze składali kolejną bombę jądrową, którą tym razem nazwali Fatman, czyli tłuścioch. Tłuścioch trochę się różnił od Little Boya konstrukcyjnie. Na przykład jeśli chodzi o ładunek, to był pluton zamiast uranu, jednak cel był podobny: zmieść z ziemi. Kokurę, bo to właśnie to miasto miało być drugim w historii celem ataku jądrowego, który miał nastąpić 9 sierpnia. Jednak tego dnia okazało się, że Kokura jest nie tylko przysłonięta dymem nawianym z pobliskiego miasta, które płonęło od nalotów, ale była też tym razem łaskawie broniona przez japońskie siły przeciwlotnicze niniejszym ogłaszam kokurę najbardziej farciarskim miastem w dziejach, a najbardziej pechowym Nagasaki, które było celem zapasowym. I to właśnie nad Nagasaki skierował się bombowiec B-29 z tłuściochem na pokładzie. I chodzi oczywiście o bombę, a nie o pilota, którym tym razem był major Charles Sweeney. Kojarzycie to powiedzenie, że Amerykanie zawsze wracają po swoich żołnierzy? A główno prawda, bo doskonale wiedzieli, że znajdują się tam ich jeńcy kilkudziesięciu jeńców. Jednak stwierdzono, że to jest koszt, który trzeba ponieść. Zginęli razem z około 70 tysiącami Japończyków, bo takie było żniwo, jakie zebrał tłuścioch, a byłoby ono o wiele większe, tylko że tym razem bomba wybuchła trochę dalej niż planowano, a wzgórza otaczające miejsce eksplozji trochę wytłumiły falę uderzeniową, ale i tak straty były potworne. Tego już było po prostu za wiele. Japończycy, a zwłaszcza cesarz, który już po Hiroshimie chciał kończyć wojnę, zaczęli naciskać na władzę i dowództwo w sprawie kapitulacji. Skutecznie 14 sierpnia cesarz ogłosił narodowi, że to koniec wojny. Japonia formalnie podpisała kapitulację 2 września 1945 roku. A czy te dwie potworne jądrowe eksplozje były absolutnie niezbędne, żeby zakończyć wojnę? Oczywiście, że nie. Ona i tak by się skończyła. Pytanie tylko, kiedy i jakim kosztem. Są tacy, którzy twierdzą, że ten wjazd na plecy w wykonaniu Związku Radzieckiego był tak istotnym czynnikiem, że Japończycy i tak na dniach by się poddali. Chociaż z drugiej strony. Niewykluczone, że ta początkowa panika Japończyków w tamtych stronach szybko by minęła, bo niepojęte są zasoby ludzkich sił, ludzkiej odwagi, jak się prowadzi wojnę obronną ojczyzny. Widzimy to dzisiaj na Ukrainie i widać to było wtedy w Japonii. Wiele wskazywało na to, że będą się bronić naprawdę do ostatniej kropli krwi, do ostatniego naboju. Przy okazji zabierając ze sobą tysiące Amerykanów w zaświaty. Amerykanów, którzy zapewne. Rzuciliby w końcu Japonię na kolana, ale te dwie potworne, jądrowe eksplozje tak zniszczyły japońską psychikę i przetrzebiły wojsko, że faktycznie dzięki nim udało się oszczędzić mnóstwo żyć. Oczywiście amerykańskich. Broń atomowa jest rzeczą wspaniałą i straszną jednocześnie. Wspaniałą dlatego, że świadomość na przykładzie Little Boya i Fatmana, jak straszne mogą być efekty jej użycia, trzymała i do tej pory trzyma w ryzach wielu światowych przywódców i powstrzymuje ich przed wypowiadaniem wojny innym atomowym mocarstwom. Niewykluczone, że dzięki broni jądrowej nie mieliśmy jeszcze trzeciej wojny światowej. Jednak jeżeli już dojdzie do jej użycia, no to... Może to być ostatnia wojna w dziejach, bo dziś broni jądrowej jest na świecie o wiele więcej niż w 1945 roku, a najpotężniejsza bomba jądrowa w arsenale Stanów Zjednoczonych jest w stanie spustoszyć teren prawie 1400 km kwadratowych. To jest prawie tyle co Wrocław razy 5. Wiemy, jak w mikroskali, na przykładzie miast, wyglądają skutki atomowej eksplozji, a jak wyglądałby cały świat po takiej wojnie? Obyśmy nigdy nie musieli się o tym przekonać na własnej skórze, zakładając, że po przejściu fali uderzeniowej mielibyśmy nadal skórę. Świat postapokaliptyczny jest fascynujący, bez dwóch zdań, natomiast obyśmy mogli go eksplorować. Tylko w grach wideo, takich jak Fallout, Stoker, Wasteland, które teraz możecie zgarnąć w naprawdę ekstra promocji od G2A. Z naszym kodem promocyjnym ceny gier na G2A staną się dużo niższe, więc koniecznie zerknijcie w link w opisie, a jak już znajdziecie się na ich stronie, to zdacie sobie sprawę z tego, że w ofercie G2A są propozycje nie tylko dla fanów świata po. Apokalipsie atomowej, bo jest również choćby The Last of Us, czy inne kultowe pozycje z zombiakami, ale też masa innego rodzaju gier, więc koniecznie obczajcie ofertę G2A. Wbijajcie śmiało, a my widzimy się niedługo.